cześć, widzicie ten samochód? No jego się nie da nie zauważyć i nie da się obojętnie przejść obok auta, które wygląda no, tak jak wygląda. Co tu dużo powiedzieć, jeszcze w tym pięknym żółtym kolorze. I teraz zgadujcie, jaka marka jest tego samochodu. Ferrari, Porsche? Nie, to Matra. Francuska Matra, mało znana firma o wielkich osiągnięciach. Tutaj jej pierwszy opracowany własnym sumptem samochód, model 530 w wersji LX. Zapraszam Was na ten odcinek. Cześć! Przed rozpoczęciem odcinka chciałem Was poinformować, że tak jak w zeszłym roku, tak i w tym przygotowałem dla Was kalendarz. Kalendarz, na którym są uwiecznione samochody, jakie można było spotkać na przełomie stuleci w Polsce i na Słowacji. Różne, bardzo różne samochody, nie tylko wschodnioeuropejskie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do zakupu. Link do aukcji Allegro macie w opisie. Cena tego kalendarza to 45 zł. A teraz zapraszam Was na odcinek. Historia firmy Matra łączy się z produkcją przede wszystkim zbrojeniową. Jak sobie zobaczycie na to logo, no to to jest właśnie symbol rakiety. Bo właśnie tego typu produkcją zajmowała się ta francuska firma. Ale w 1965 roku postanowili zrobić coś innego. Postanowili zaprojektować samochód sportowy. Do firmy przyszedł wtedy Philippe Gedon, człowiek, który odpowiadał za ten projekt i był to ważny projekt dla tej firmy, ponieważ to był pierwszy model opracowany samodzielnie przez inżynierów z biura konstrukcyjnego Matry. Jedynym elementem, który nie został opracowany w tej firmie, był silnik. No bo wiecie, to była niewielka wytwórnia i na to, aby wziąć z półki gotową jednostkę, nie było szans, bo po prostu takiej nie było. A zbudowanie, opracowanie, przetestowanie nowego silnika było ponad możliwości tej niewielkiej wytwórni. Tu pojawiły się pierwsze problemy. Naturalnym wydawałoby się użycie jakiegoś francuskiego silnika, na przykład z Renault. On musiał być też dosyć kompaktowy, bo trzeba pamiętać, że jest on umieszczony centralnie, tak, czyli za tylnymi fotelami, a przed tylną osią. Więc musiał mieć dość kompaktowe wymiary. Jednak Renault nie było zainteresowane tworzeniem konkurencji dla swojego Alpine. Rozważano jeszcze silniki BMW 1800, Volkswagena, ale ostatecznie wybrano jednostkę Forda. Ford chętnie dzielił się swoimi silnikami. Trzeba pamiętać, że od lat 60. jednostki tego producenta były na przykład dostępne w Sabach. Zastąpiły one dwusuwowe jednostki szwedzkiego producenta. I tutaj też silnik z Taunusa znalazł zastosowanie. To była ciekawa jednostka, o niej jednak powiemy za chwilę. Miał pojemność 1,7 litra. Przy niewielkiej masie własnej zapewniał całkiem niezłe osiągi, chociaż na początku może nie były one aż tak dobre. Coupé z futurystycznym i co najważniejsze aerodynamicznym nadwoziem, bo współczynnik oporu powietrza wynosił tylko CX-034, zaprojektowane przez Jacques'a Nochet, spodobało się publiczności i było naprawdę autem, które już od początku swojej kariery przykuwało wzrok i dzisiaj też pięknie się zestarzało. Zobaczcie na te linie, po prostu taka organiczna forma, a z drugiej strony ostre linie nadwozia. Ten samochód to już auto po liftingu, które zostało przeprowadzone w 1970 roku przez Giovanniego Michelotti. Tych liftingów było sporo, mimo krótkiej kariery rynkowej i niewielkiej liczbie wyprodukowanych sztuk. Bo trzeba pamiętać, że ilość wyprodukowanych Matr nie dosięgnęła nawet 10 tysięcy sztuk. 9600 egzemplarzy wyprodukowano tylko, a produkcja trwała od 1967 roku do 1973. Równie interesująca była również konstrukcja tego nadwozia, nie tylko sam jego wygląd, ale i konstrukcja, bo auto ma poszycie
z tworzyw sztucznych, natomiast rama jest stalowa, skrzynkowa, bardzo ciekawie to wygląda, więc nie łudźcie się, że ten samochód nie skoroduje. Z korozją miał on olbrzymie problemy. To auto jest akurat po restauracji, dlatego tak wygląda, ale jego stan wyjściowy był kiepski i przypominał bardziej durszlak. Producent zakładał wielkość produkcji na poziomie 25 sztuk, ale nawet taki wolumen był ciężki do osiągnięcia, bo były problemy z zakładem produkcyjnym, a także, a może przede wszystkim, był jeden podstawowy problem. Matra nie miała swojej sieci sprzedaży. Pod tym względem, nie tylko zresztą, pod tym przełomowym był rok 69, bo wtedy podpisano umowę, na mocy której samochody mogły być dystrybuowane przez firmę Simca, przez dealerów firmy Simca. No i wtedy troszkę lepiej ta sytuacja zaczęła wyglądać, bo po prostu można było pójść do salonu i kupić taki samochód. Ale to nie znaczy, że od razu przed salonami zaczęły się kolejki. To auto było cały czas dosyć niszowym samochodem, które trapiło wiele problemów. Część z nich udało się zażegnać. W 1969 roku dodano inny gaźnik, dwugardzielowy, więc moc wzrosła do 75 koni mechanicznych, a auto ważyło niecałą tonę, więc to były naprawdę niezłe osiągi. Prędkość maksymalna wynosiła wtedy już 175 km na godzinę. Pamiętajmy, że mamy końcówkę lat 60. Zmieniono także przełożenia skrzyni biegów, w związku z czym auto nabrało trochę wigoru, bo za brak wigoru krytykowano tą jednostkę w pierwszych modelach. Producent nie unikał zmian, cały czas coś się zmieniało i tak w 1970 roku pojawiła się wersja LX. 530 LX był to troszkę zmodernizowany samochód, zmieniono zderzaki, a tylna szyba była już nie wykonana z pleksiglasu, a ze szkła. W 1971 roku, na dwa lata przed zakończeniem produkcji, pojawiła się wersja SX. Przede wszystkim zrezygnowano wtedy z chowanych reflektorów. Dodano takie okrągłe, stałe lampy, które pasowały, szczerze mówiąc, jak kwiatek do kożucha. Zrezygnowano z chromowanego wykończenia, a na tylne siedzonka można było się dostać tylko od strony pasażera, bo siedzenie kierowcy było stałe, nieodchylane. To oczywiście nie przysporzyło nowych klientów, ale miało zmniejszyć straty, które niewątpliwie generowała produkcja tego modelu, i zakończono ją w 1973 roku. Wtedy weszła Baghera. Był to model już nowszy, z takimi charakterystycznymi rozwiązaniami, jak chociażby trzy fotele w jednym rzędzie z przodu. Tyle o historii, a teraz zobaczmy rozwiązania techniczne tego samochodu i charakterystyczne cechy konstrukcyjne, a tych jest naprawdę wiele, bo to auto po prostu eksploduje swoim nietypowym charakterem, ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań, także teraz postaram się Wam je przybliżyć. Klamki, zobaczcie. Tu w kształcie kropli wody, tutaj wejście na palce i tak się otwiera. Pierwsza rzecz już jest inna niż w każdym samochodzie. Widzieliście kiedykolwiek kierownicę w kształcie jajka? Nie, nie mówię o spłaszczonych kierownicach jak w Wartburgu czy dzisiaj w Audi. Chodzi o cały obwód. Były dwa rodzaje kierownic w 530. Tutaj mamy właśnie tą bardziej charakterystyczną. I teraz, żeby włączyć światła, to musimy, no to nie jest jeszcze epoka silników elektrycznych stosowanych na szeroką skalę, więc to było wszystko mechaniczne. Nie ma takiej dźwigni jak w Oplu GT, tylko wszystko jest takie wysublimowane po francusku, elegancja, nie? Popatrzcie. I wtedy mamy włączone światła, natomiast chowa się je jeszcze bardziej oryginalnie. Zobaczcie, tutaj można to zrobić nogą, a dźwignia powraca do swojego pierwotnego położenia. Wycieraczki też bardzo ciekawie się włączają. Tutaj jest przełącznik na wycieraczki. Ta kapliczka taka też bardzo bogata z jednej strony, ale troszkę nie pasuje do całości designu, bo wszystko jest takie podcięte, a tutaj po prostu jest jak z innej parafii.
Spójrzcie na liczniki. Co prawda cała ta kapliczka może średnio pasuje do designu wozu, ale nie można odmówić mu bogatego zestawu. Mamy obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik ciśnienia oleju, temperatura płynu chodzącego, wskaźnik poziomu paliwa i wskaźnik ładowania. No naprawdę imponujące, a dodatkowo jeszcze mamy tutaj zegarek. Coś, co też nie było normą w latach 60. Schowek bardzo ciekawy jest tutaj. Widzicie, całkiem głęboki. Nie zaburza linii deski rozdzielczej. Po prostu widać, że był jakiś pomysł na ten samochód. Te otwory, to się zdarzało w samochodach konkurencji, ale ten motyw jest skopiowany we wszystkich elementach. Na korbkach szyb, a nawet na klamkach wewnętrznych. Ilość miejsca na tylnych siedzeniach, na tylnych ławeczkach jest znikoma i ktoś, kto tutaj siądzie, będzie z zazdrością patrzył na warunki, w jakich podróżują pasażerowie tylnej kanapy Fiata 500 chociażby. A raczej tutaj kładło się torby na zakupy, a nie przewoziło pasażerów. Dostęp do silnika też jest bardzo ciekawy. Zobaczcie, najpierw trzeba podnieść tą szybę bardzo delikatnie, to jest po prostu nie do zdobycia już. Potem zdjąć taką pokrywę, która tutaj jest mocowana na klamry i można w końcu podziwiać silnik z tonusa. No może to nie jest element, który jest najbardziej podziwiany w tym samochodzie, ale jako ciekawostkę powiem Wam, że on kręci się w lewą stronę, a nie jak w zwyczajnych konstrukcjach w prawą. Także nawet typowy silnik ma jakieś nietypowe cechy. Jak w większości samochodów z centralnie umieszczonym silnikiem, mamy tutaj dwa bagażniki. Pierwszy znajduje się z przodu, ale jest niewielki, zmieści się tylko koło zapasowe i najpotrzebniejsze narzędzia. Pod kołem zapasowym umieszczony jest zbiornik z paliwem. No cóż, niezbyt bezpieczne rozwiązanie, ale wtedy patrzono na to w trochę inny sposób. Trzeba powiedzieć, że francuscy styliści potrafią zrobić coś z niczego. Zobaczcie na ten tył. Pięknie to wygląda, a klosze są z Renault-Saviem, popularnego samochodu ciężarowego o niewielkiej ładowności. Z kolei te odblaski pochodzą z Citroena AMI, też bardzo popularnego i co tu dużo mówić, budżetowego samochodu, a mimo to dzięki temu chromowi wszechobecnemu, no nie wszechobecnemu, bo to nie jest amerykański krążownik, ale takiemu dołożonemu ze smakiem chromowi, to wszystko wygląda naprawdę świetnie, a przede wszystkim ta organiczna linia, która no, troszkę przypomina Corvette, przynajmniej mi. Wy, nie wiem co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzach, ale dla mnie jest obłędna. Te cztery wloty odpowiadają za chłodzenie silnika, a za silnikiem jest kolejny bagażnik. Zobaczcie, tu taka podpóreczka. O, jest. I tutaj widać, że to auto jest z tworzyw sztucznych. Też takie bardzo charakterystyczne rozwiązanie. Bagażnik ma ponad 200 litrów, nieco ponad 200 litrów. Można tutaj zmieścić już taki podstawowy ekwipunek urlopowy. No tutaj jest nawet historia odbudowy tego samochodu, ale o tym powie nam właściciel. Pierwszy kontakt z Matrą miałem w 80 roku. Pierwszym modelem, który posiadałem, była Matra Baggera 1. Jeździłem nią 5 lat, się zakochałem w tym aucie. No i tak miłość do Matry została. No i w następnych latach uzupełniałem. W 93 roku udało mi się zakupić Matrę Murenę, w 2001 Matrę Rancho i w 2009 tą właśnie Matrę 530, którą szukałem około 10 lat. No i w końcu trafiło się to, o co mi chodziło. Została sprowadzona z Niemiec, była w stanie agonalnym. Renowacja trwała około 5 lat. Było bardzo wiele pracy, każdą część trzeba było zregenerować, bo dostępność jest bardzo niska części. Wszystko trzeba regenerować, dlatego to tak długo trwa, no ale są efekty. Jest zabezpieczona, jest wykonana z blach ocynkowanych, że jest w tej chwili bezpieczna, można jeździć nawet w deszczu i eksploatuję ją z tymi drugimi również na co dzień.
I jeszcze słowo o osiągach. Matra jest bardzo lekka, waży 935 kg. Jej silnik rozwija moc 78 koni mechanicznych, natomiast maksymalny moment obrotowy jest rozwijany przy 3000 obrotów na minutę i wynosi 141 Nm. Ta lekkość sprawia, że tak jak wcześniej wspomniałem, auto rozpędza się do 175 km na godzinę. Na tym kończymy naszą przygodę z Matrą. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Przepraszam za pewne niedociągnięcia, ale w momencie filmowania tego auta było 30 stopni. Chciałem także w imieniu właściciela podziękować za odzew w sprawie części. Dzięki Wam udało się zdobyć tylną szybę do Matry Rancho, którą również posiadają Ci Państwo. I mam nadzieję, że już niedługo pokażemy Wam ją po odbudowie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!